Mamy dzisiaj 6 kilo M&M's. Tu dla ciebie. Dziękuję. 10 paczek. Wszystkie mam zjeść. Tak jest. Natomiast pozostałe 3 kilo jest dla mnie. Kto szybciej posortuje swoje M&M'sy, wygrywa. W całości tradycyjnie będzie przeszkadzać bądź pomagać nam koło fortuny, które będziemy na przemian kręcić co 2 minuty. W jednej takiej paczce jest około 340 sztuk M&M'sów, czyli każdy z nas ma ich ponad 3000 do posortowania. Przypominam ci, że warto subskrybować ten kanał, sprawdź ten czerwony przycisk jest u ciebie tam na dole szary, żeby żaden content was nie omijał. Filmy są codziennie o 14:00 i za nasze dzisiejsze poświęcenie możecie stawić lajka. Nasze M&M'sy, żeby było nam łatwiej, oczywiście przesypiemy do pudełek. Jest więcej kolorów, Ola? 6 jest. 6 jest? Bo właśnie mamy 6 takich małych pudełek, żeby tylko, sobie sortować. Tylko, że one są za małe. No dobra, będziemy przesypać do szklanek czy coś, coś wymyślimy. A to jest satisfying, jak jest ich tyle w pudełku. Ja kocham M&M'sy. Mógłbym je jeść i jeść. Także to wszystko się nie zmarnuje po filmie. Mamy nasze pudełeczka. Zanim zaczniemy, zapraszam was oczywiście na sandy.pl. Link jest w opisie. Kręcimy kołem co 2 minuty. Na razie sortujemy normalnie palcami, nie? Czas start. Nie, no to jest okropne. No ja już widzę, że będzie za mało miejsca w tych pudełkach. Paweł, co to było? Nie ma podjadania. No, w tych pudełkach będzie bardzo mało miejsca, jak no. Teraz patrzę. Trzeba obrać jakąś dobrą strategię. Zrzucanie wszystko na ziemię. Albo jedzenie wszystkiego. Ej, bo trzeba było zrobić challenge. Czy szybciej Ola posortuje, czy szybciej ja zjem wszystkie? Ale słuchajcie, tak naprawdę M&M'sy nam zostaną. Możemy nagrać, nie wiem, na przykład kto szybciej zje ogromną miskę M&M'sów wygrywa. 30 tysięcy łapek w górę i wbijecie i od razu to nagrywamy. Jak tylko ale nagrywamy, ja nie to lubię. No to będziesz miała problem. No to białe musisz mi kupić. Białe są drogie strasznie, bo są tylko w zagranicznym sklepie. W każdym razie zaraz ktoś kręci kołem. Kto to będzie? Ty pierwszy. Chęcią, mam nadzieję, że będzie zjedz garść, bo mam ochotę na nie. Dobra? Zmieszaj kolor z resztą M&M's. Ty mi wybierasz kolor. To może być żółty. Żółty, dobrze. Rzucam z powrotem. Znowu jest to, że jesteśmy tak skupieni, tak. Że nic nie mówimy do kamery. Ciężko tutaj się nie skupić, nie? Bo musisz cały czas obserwować te kolory. To jest też takie małe. Ciężko jest to chwycić czasami. No. Nigdy sobie tego nie sprawdzałem. One się różnią jakoś smakiem chyba czy tym kolorem? Chyba nie. Skittlesy na pewno się różnią. Tak, Skittlesy to tak. Ale tutaj chyba nie ma różnicy smaku. Nie ma? Operator macha, Kubuś nasz wspaniały, że nie ma. Kuba, lubisz M&M'sy? Tak średnio. Tak średnio. To dobrze, to więcej dla mnie będzie. Oho, teraz moja kolej. Zjedz garść. Chcesz zjeść dla mnie? No daj trochę. No nie, jest garść. Trochę. To jest garść. No ja piję. Ale ja nie lubię. Nie dobra, ale są. No daj jeszcze trochę. Dziękuję. No jeszcze. No, nie wykorzystuj mnie aż tak. O mam. Oni nam jakieś paczkę, nie? W ogóle za darmo wysłali. No my kiedyś robiliśmy największego M&M'sa chyba. Ej, dostaliśmy na Wielkanoc. Mega miło. Kręconko. Zmieszaj dwa pudełka. Dzięki. A, no dobrze, ja ci też tak zrobię. Dobra, naprawiłem twoje błędy. Zajęło mi to ponad minutę. A, ważna rzecz, jeżeli się pomylisz z jakimś kolorem, to przegrywasz, nie? Pod koniec, powiedzmy, masz posortowane, mówisz, skończyłam i się okaże, że w żółtym będzie zielony, jeden chociaż, to przegrywasz. Nie no, to jest niekończąca się opowieść, nie? No, ale jest tego bardzo dużo. Zmieszaj kolor z resztą M&M's. Wybieraj, które. Brązowe. Okej. Dziękuję. Dodałaś na koło fortuny odsyp sobie garść? Albo nie. Wsyp garść przeciwnikowi? Nie. Dobrze, Ola przygotowywała koło fortuny, nie dokończyła go, ja dodaję w tym momencie, także będzie trochę więcej opcji na kole. A ten dźwięk mnie już irytuje. No. Tego walenia. Dzwoni tak w uszy, nie? Tak, strasznie dzwoni w uszy. Ty kręcisz? Tak, ja kręcę teraz. Zmieszaj kolor z resztą M&M'sów. Zmieszam jeden kolor. Dziękuję. Możesz się tak odstresować trochę, nie? Tak. Fajne tak to się jest. Zamyślasz? Tak, zamyślasz się i nie myślisz o niczym ogólnie. Jak się pokłóciły mocno i wyjadę na noc, to wiesz, że jestem gdzieś w hotelu i sortuję M&M'sy. A potem je jem. Używaj klamerki. Gdzie jest klamerka? Dobre pytanie, nie przygotowaliśmy sobie narzędzi. Na ziemi leży jakimś cudem. A może ty też pozbierasz te wszystkie M&M'sy, które ci już... Jeden nie tylko spadł. Nie, tu leży drugi. Jeszcze u Kuby jest jeden. Weź pociągnij klamerkę. Kochani, ja nie mam czasu, ja sortuję, masz. Jakie mam? Miej zabawę klamerką. Spoko jest. Spoko jest? No. W sensie myślałam, że będzie gorzej, ale jest duża klamerka, więc jest easy. Tu dna nie widać. No. Ile my już to robimy? 17 minut. Dobra, nie musisz. Nie musisz już, ja za to kręcę. Używaj klamerki.
Dawaj mi. No zobaczmy, czy się tego spoko używa. No i one są niektóre za duże i nie chcą wejść. Ale skam. Ty tego nie da się, co ty gadasz, że to jest spoko? Ciężko, że się sortuje tą klamerką. Co to było? Co? Nie sprawdzałem klamerkę, czy na pewno dobrze działa. Czy to może już się skądzić tą klamerką? Dobra, teraz ja. Podrzuć przeciwnikowi garść. To jest garść? Garść. Garść i trochę to była. Dobra. Zamień się pojemnikiem z przeciwnikiem. Dziękuję pani bardzo. Już mówił do kamery. Nie zamyśliłem się, bez kitu. No, to zakryć. To coś nie? Pogadamy do kamery. Zmieszaj dwa pudełka. Dobra, jeden dla ciebie miły. Ja dla ciebie te dwa, których masz najmniej. Te i te ci zmieszam. Kuba przed nagrywką mówi, pół godziny będziecie to robić. Zjedz garść! Tak jest! Uwielbiam. Ale mimo tylko mogę się sortować. Jaka jest wygrana? Nie mów, że całe pudełko M&M'sów. Wielkie pudełko M&M'sów. To ja tego nie sortuję. Ja nie lubię M&M'sów. No dajmy ci dwie stówki. Pasuje? Nie. Przegrany robi dzisiaj kolację. Dobra. Dobra. Teraz chyba ja, a nie. Ja jem garść. Zjedz garść. Chcesz zjeść za mnie? Nie, już mam dosyć. A czy ja mogę nie jeść? W sensie? No po prostu nie zjeść tego. No bo to jest jakby, że ty to jesz i tego tutaj nie ma. No ale o to chodzi, żeby to jedzenie było dla ciebie też trudne. No nie, to nie jest utrudnienie. O Jezu, jakie niedobre, mam dosyć. Na siłę to jem. To mogę je gdzieś odłożyć sobie po prostu? Możesz, no. Czy tutaj z powrotem? Nie, możesz odkładać garść. Nie sortuj, to się napije wody. Ej, to by się serio te pudełka już zapełniają. No, zaraz zabraknie mi miejsca. To zróbmy taką zasadę, że jak masz pełne pudełko, to je po prostu odsypujesz i wtedy jak jest na przykład koło fortuny, w którym jest zmieszaj, no to tego pudełka już nie ruszasz. Pełne pudełko to jest taki checkpoint. Okej. O, już mogę mieszać. Teraz ty kręć. Używaj klamerki. Tam są jeszcze szczypce i łyżka, nie? Mhm. A tobie jakoś sprawnie idzie tą klamerką niż mi. Trochę cię w siłę używa. Nie no, nie jest już tak źle. Myślę, że połowa za nami. Łatwe jest to. No właśnie, ja nie wiem, tak zasuwasz tą kremelką. Koniec, starczy. Dosyp garść przeciwnikowi. Ej, no bez przesady, kochanie. No, tak, tak i zaciskam. Zaciśnij. Zaciśnięta jest, nie wypada nic. To już mi się, mogłeś mi to od razu położyć. Przepraszam. Ej, to wyjdzie jakoś dwa razy szybciej, ja nie wiem jak ty to robisz. Zbieraj to. No jeden spadł. Paweł, ich jest miliard na ziemi już. Ale jaki miliard? Cztery. No cztery, ale miliard. Ja już oczopląsu dostaję. Powoli. Będą mi się M&M'sy sić po nocach. Zmieszaj kolor z resztą M&M'sów. O ja. No ja będę kochany. Wezmę tego, co jest najmniej. No i tak tego jest cholery. Zmieszam. Dobra, co uznajemy za już pełne? Jak tak przyjadę ręką, będę czuł M&M'sy. Co mi się tu wykręci? Zmieszaj dwa pudełka. Nie mam tego. Ja byłem dla ciebie kochany, wiesz? Zapamiętam ci to. Ponad dwie minuty mi już zajmuje naprawa tego błędu. Zajmie się pojemnikiem z przeciwnikiem. U mnie jest mniej, proszę. No, u mnie jest, tam było dużo mniej. Tu nie widać dna nawet. Nie widać. Nie no, widać. Jak sobie no tak nie. Chociaż lekko zrobisz, to widać od razu dno. Oh. A, tylko też jak zgłaszasz pudełko do ten, do zaliczenia i tam będzie zły kolor, to też przegrywasz automatycznie, nie? Mhm. Używaj klamerki. Paweł. Przepraszam, no ale się zapodział tam. Nie no, stąd jest łatwiej bezpośrednio. Nie. Tutaj ci nie odstrzeliwuję. Po prostu wbijasz i masz randomowy kolor. Będziesz mógł mi teraz sprawdzić. Pudełko jedno? No. Spoko. W sumie czerwony, pomarańczowy i brązowy. Aż trzy? No zobacz. Ej, bez kitu. Nie no, to możemy ewidentnie zaliczyć. Tu jest pełno. Czerwony też ci możemy zaliczyć. Sprawdzamy pomarańczowy. Uwaga, czy w środku jest sam pomarańcz? Jest sam pomarańcz, zaliczamy ci. Zaliczamy. A ja już nie muszę kamerki używać. I kto teraz kręci? Ty. Kręć. A.
dosyp garść przed tym. O, dzięki, brązowy akurat tutaj wrzuciłaś, tak idealnie. Dobra, zaraz będziemy mogli sprawdzić brązowy, bo serio tego już jest dużo. Sprawdzamy brąz. Nie no, zgadza się, wszystko już widać. Kurczę. Ja liczę, że ty właśnie na takim błędzie przegrasz. To albo zamień się z przeciwnikiem jest tak naprawdę już jedyną moją nadzieją, bo albo to spaść się pudełka, a ja żadnego nawet nie... No dobra, brązu mam więcej, ale w większości nie mam nawet do połowy. Nie, mam wrażenie, że jak to robię, to szybciej się tego nie da robić. A jednak tutaj, po mojej prawej, mamy dowód, że się da. A żebyście posłuchali trochę mojego monologu, to przerwa na reklamę. Możesz zgarnąć coś za darmo. I to jedynie subskrybując ten kanał. Jeżeli jesteś tu nowy, to nie wiesz, że zrobiłem dla widzów fajną akcję, gdzie każdego dnia daily zapisuję na kartkach 5 subskrybentów. Właśnie teraz to zrobię. Następnie te 5 osób trafia do naszej maszyny, z której raz w tygodniu wybieramy jedną osobę, która wygrywa nagrodę z koła fortuny. Następnie reszta, która nie została wybrana, trafia do pudełka, z którego pod koniec daily wybierzemy jednego subskrybenta, który wygra iPhone'a 13. Także warto subskrybować i teraz idziemy dalej sortować. Miło was widzieć z powrotem, mam nadzieję, że subskrybujecie. Czemu się z nimi śmiejesz? No też już się zabrzmiało. Dzisiaj wiesz, coś mi się zabrzmiało, bo my dalej tu siedzimy, jakby nie było żadnej przerwy. 2 sekundy jakieś minęły. Zaliczone, no. Zamień się z przeciwnikiem, zamień się z przeciwnikiem, dosyp gaś przeciwnikowi. Masz taką zwykłą. Nie, no mi się kolory już mylą, ja już rzucam zielony do pomarańczowego. Możesz się poddać. Nie, nie poddam się, bo jeszcze ci pokonam. Jeszcze koło fortuny stanie po mojej stronie. Nie no, jak będzie teraz, zamień się z przeciwnikiem, to ja już nie robię konkurencji robię. Ja zaraz będę miał brązowy i pomarańczowy do sprawdzenia też. Już mi kręgosłup boli, nie? Od tego tak, bo się tak schylasz. Tego, no. Jak pracowałam w salonie i robiłam paznokcie, to właśnie to była taka poza, w której ja też pracowałam. Tak, w ogóle jakby poza kosmetyczek jest strasznie niedobre tak. Dla ich pleców, nie? Używaj klamerki. Patrz, żadne inne narzędzie nie chce się trafić, tylko klamerka. Ja bym już tylko klamerką robię tak szybciej niż ty. Jak ty zasuwasz tą klamerką, ja nie mogę tego dźwięku słuchać. Jak jakiś robot, pach, pach. Masakra jakaś. Taki robot pracuje. Czy już mogę oddać? Możesz, to stop w czas, akurat ktoś musi kręcić. Także zaraz ktoś zakręci, tylko sprawdźmy ten zielony. Kurde, ja tak przesypuję, to liczę, wiesz. Że jakiś kolor może ci zapodział, ale no niestety. Używaj klamerki. A ty już nie musisz. A, dobra, ja tu odwijam rękawki i kończę tutaj. Tymczasem ja. Ja nawet nie jestem w stanie jakby kolorystyki ogarnąć się robiąc tak szybko jak ty. Dosyp garść przeciwnikowi. No przecież tam już prawie nic nie ma u ciebie. No z czego ty się śmiejesz? Ciebie, jaki ty jesteś skupiony, masz taką poważną. No próbuję, Ola, cię dogonić jakkolwiek. A no przecież to się nie kończy. Kręcę. Odsyp sobie garść. No dobre i to widzowie. Jeden jest fajny, nie? Muszę zdarzyć tę minutę. Nie mam się wiedzieć, ja czekam na koło po prostu. Nie mam się wiedzieć, się z przeciwnikiem. Ile mam czasu? 30 sekund. No to zdążę. Jej, wygrałam! Nie muszę robić kolacji. Ja pierdzielę, nie, ja nie komentuję. Dobra, weryfikacja. Brązowy. Zgadza się. Żółty. Musi się zgadzać. Pomarańczowy. Zgadza się. Zielony, tu nawet nie ma co odsypywać, jest malutko. Zgadza się. Czerwony. Zgadza się. I ostatni kolor. Zgadza się. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Możesz mi zabrać, nie musisz robić. Pomyślimy. Za to wy nie myślcie, tylko subskrybujcie kanał. Przypominam, że filmy są codziennie o 14:00 i widzimy się. Musimy nagrać więcej takich odcinków. Mi się nie podobają. Widzimy się jutro. Pa, pa, cześć. Pa.